Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Ruch Palikota w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, druk 834. Ustawa z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw nie zawiera zmian we wszystkich ustawach, które powinny być wprowadzone w związku z podwyższeniem i zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przedłożona ustawa jest wynikiem analizy systemu przepisów łączących się z wiekiem emerytalnym w zakresie przepisów, których bezwzględnym skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy lub utraty możliwości zajmowania stanowiska. Regulacje odnoszące się do wieku jako wyznacznika uprawnień do wykonywania określonych czynności zawodowych. Normy przyznające prawa do zabezpieczenia społecznego w związku z faktem ukończenia wieku 60 lub 65 lat. Przepisy uprawniające pracodawcę do wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem z osiągnięciem przez niego wieku 60 lub 65 lat. Niniejszy projekt ustawy ma na celu uzyskanie spójności systemu prawnego regulującego od 1 stycznia 2013 zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Podstawowe zmiany eliminują z systemu prawnego eliminację tych rozwiązań, które nakazują bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu, że osiągnął wiek emerytalny, uniemożliwiając kontynuowanie kariery zawodowej. Najważniejszym atutem tej ustawy jest i na podkreślenie zasługuje, że zgodnie z artykułem 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, w tym przypadku chodzi tutaj o wiek. Ten projekt wychodzi naprzeciw likwidacji tych dyskryminujących przepisów. Ruch Palikota, odmiennie od Prawa i Sprawiedliwości, traktuje prawo do pracy jako przywilej. I kobiety w wydaniu dzisiejszym przy jednoczesnym kapitałowym systemie emerytalnym są w pewnym sensie, no w znacznym sensie upośledzone poprzez zróżnicowanie wieku 60-65 lat w starych rozwiązaniach. Dlatego wydaje mi się, że właśnie ta ustawa wychodzi naprzeciw kobietom przede wszystkim, bo wydłużone w czasie przejście do zrównania wieku kobiet i mężczyzn jest ich uprawnieniem, rzeczywistym uprawnieniem. Szczególnie jest istotna ta poprawka, która zgłoszono na komisji, odnosząca się do kobiet opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Klub Ruchu Palikota konsekwentnie będzie głosował za przyjęciem przedstawionego projektu.